No i tak poznałem Ma Krakiewicza. mnie uczył aktorstwa w Spatifie. Mój synek. Aktorstwo to jest proste, że... Mówi, masz zdanie. Jedno słowo podkreślasz, resztę puszczasz. Słusznie. Potem nawet napisałem gdzieś o tym go panie Zdisiu tam do nieba, do pana się zwracam. Które to słowo podkreślić? tak naprawdę na początku zapytać, dlaczego pan chciał ze mną rozmawiać? Interesuje mnie u młodych to, czego ja już nie mam. To, że jakaś nowa estetyka na przykład się mm -hmm. rodzi w tym pokoleniu, której ja już na przykład nie dostrzegam raz. Dwa, że pani jest kobietą, bo mi się zawsze z kobietami lepiej rozmawia niż z mężczyznami okay. I w ogóle w życiu jakoś tak mi się obeszło, że. Że miałem do kobiet szczęście. No bo, ale to, 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 to ja miałem szczęście, bo widziałem obok kolegów, którzy też przejechani przez kobiety zostali w życiu zdrowo. Ale ja akurat miałem szczęście. No więc to. Y, y, lubię pani aktorstwo. Dziękuję. Takie zbliżające się do, do, do czegoś takiego, że ja zapominam, że widzę aktora czy aktorkę. Że nagle to że do końca, przejmuje się losem prezentowanym. O, no. I myślę sobie, że, że, pani, e, e, że pani dobrze odkryła siebie w tym zawodzie. W no no, zawodzie, losie, no powiedzmy. Mój mąż powiedział, jak się dowiedział, że mam z panem rozmawiać, że wszystkie orły i kaczki to mogą się schować w porównaniu z takim wyróżnieniem. Aż tak? Mhm. E, nie. <laughs> No, no ale tak powiedział. Orły, kaczki. Fakt. I no, inne. Pani, w ogóle to tak jest, że, że tak na początku, jak się jest młodym, no to chcesz te nagrody, no bo one są takim potwierdzeniem, że może dobrze wybrałeś, że, że idziesz warto. dobrze. No, że tak. To jest że ważne. To Dla widzi. młodych ludzi jest bardzo ważne. A potem, a teraz przychodzi taki okres, że dostajesz nagrody za całokształt. No i to już są takie nagrody... Jakby ci trochę chcieli powiedzieć, no fajnie było. Dziękujemy Panu bardzo. Tutaj proszę nagroda. Już całokształt już był. I i, ten, no i proszę sobie odpocząć już, prawda? Ale nie, 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 też tak nie mogę powiedzieć. Cynicznie mówię, bo gdzieś. E, one też uzmysławiają coś. Mhm, bo tak pracujesz, pracujesz, a tu nagle nagroda za całokształt, czyli ktoś docenia to, co zrobiłeś. A ty, Samemu temu nie masz takiej oceny. Jest Pan bardzo krytyczny w stosunku do siebie? Niestety tak. Lubi Pan Ucie... siebie oglądać na przykład, nie, czy w ogóle nie? Nie, nie. nie bo, 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 bo tak, jak się oglądam sprzed lat, no. to w ogóle patrzę jak na obcego człowieka. Naprawdę? Ale to nie tylko fizycznie. Jeszcze fizycznie to tam się gdzieś człowiek odnajduje przez zdjęcia w starym albumie. Ale patrzę na siebie na przykład... Mówię, nie, no, ja już dzisiaj bym się z tych rzeczy nie śmiał. Poczucie humoru mam inne. To jakiś jest obcy człowiek, bardziej naiwny. Czasem mnie wzrusza, bo tak taki niewinny trochę. No ale to dobrze, bo to też były pewne inne obcy, tematy, obcy. inne role. Inne. To raz. A dwa zawodowo dość męczące to jest, bo ja patrzę na siebie ciągle i o, tubyk. Byk, o Jezu, Nie, tu trzeba Naprawdę? było pauzę zrobić, to trzeba, Naprawdę? Nie, już się nie odstanie. To cudowne, się że pan odstanie. to mówi. No, ale to się, wie pani, pedagogiczne takie, ten, bo, bo, bo ja mam takie wskażenie pedagogiczne, że, że widzę błędy. Widzę błędy, a poza tym chyba mam taką naturę do, dążącą do perfekcji. Nigdy do niej nie dojdę, ale, ale gdzieś zawsze, o, można o, było lepiej. Można było lepiej, o, można było lepiej. tak mnie uczyli, ja potem tak uczyłem, ja mam trochę problemy dzisiaj już z młodzieżą właśnie, na, na tym punkcie. Na tym punkcie, że ja, że mnie się wydaje, że pedagog to jest od tego, żeby zwracał uwagę na to, co jest źle. I co można poprawić. Student mi parę lat temu powiedział, mówi, proszę pana, jeszcze tylko trzy uwagi negatywne od pana zniosę. Ja, <laughs> ja potem, co, <laughs> no, zabije mnie pan? że <laughs> To dobrze, że mam jeszcze trzy życia, proszę pana. No tak. Ten zawód ma niebezpieczeństwo narcyzyzmu, megalomanii. No tak, no ale na tym się siłą rzeczy musi skupić. Na sobie, na swoich emocjach, niestety, na tym jak wygląda, niestety, na tym jak... Niestety, niestety, proszę pani, to tak i to jest właśnie w stosunkach bliskich często bardzo przeszkadzające. Ja pamiętam że właśnie moje uszczerbki w fazie uczuć często polegały na tym, że ja po prostu, nawet przebywając z kimś bliskim, byłem strasznie na sobie skupiony. I wrażliwe osoby przy mnie przybywające czuły to. Że ja gdzieś jestem nieobecny. Nie. Ale to było związane z konkretnym projektem tak, i konkretnymi tak, emocjami. Nie, nie zawsze z konkretnym projektem, który, który zaczynał mnie drążyć. A jak hmm. zaczyna drążyć, to wtedy już nic nie istnieje, tylko ty i ten problem. A pod tym względem jest łatwiej, jak się jest reżyserem? Czy ja wiem? No, w takim nie, sensie, że, nie, wrażenie, bo, że jednak nie, jako reżyser aktor. reżyser to też. Ba, to że jako właśnie, aktor się jednak wchodzi też w życie innego człowieka, bardzo konkretnego no, jednego w uczucia, człowieka. W, tak. w Uczucia jego, jego emocje, jego potrzeby, jego pragnienia, jego niespełnienia no, i tak to, dalej. To, to kieślowski zawsze mówił. Ja to wszystko ładnie napisałem, a teraz przyjdą tacy faceci od uczuć i za pieniądze <laughs> nam to zagrają. <laughs> no, właśnie, <laughs> tak się no właśnie. No właśnie. W ogóle był zdumiony. Na... Ja byłem pierwszym aktorem zawodowym, który z nim pracował. Pier... Franciszek byłbym... Pieczka i ja. Film Blizna, jego debiut, 75 rok. I on się nie mógł nadziwić, że, oni, że my powtarzamy. I drugi raz tak samo to powiedział, z takim samym uczuciem. I dalej wiarygodne. I dalej Mówi, wygoda, a on jako dokumentalista, to przez czasem. No. Tygodniami czekał na łzę, że się mu bohater na przykład popłacze. Albo, albo coś zacznie w ogóle mówić. To czy oni czekają z tą kamerą hmm. wycelowaną, jedną ukrytą, drugą tu na, na takim. No, A zaczną tu przychodzi rozmawiać facet za pieniądze, proszę bardzo, beczy, śmieje się. Elegancko. Jaka wygoda, jaka wygoda, no, o, no, ale... no ale. To, to takie kosztuje. żarty. No żarty, ale. Bo to kosztuje. Tego on nie widział na początku, potem widział doskonale, doceniał to ogromnie, że to są jednak koszta. No ale dobrze, ale uczy się człowiek radzić sobie z tym, czy nie? Jest trudniej. No musisz na początku. sobie umieć radzić, bo inaczej to, to, to trzeba z tego zrezygnować albo z ciebie zrezygnują. A jak pan sobie z tym radzi? Jak ja to. Ja miałem. Takie dwa zimne prysznice na mnie czekały zawsze. Jeden to był próg Starego Teatru w Krakowie. Gdzie wchodziłem po choćby nie wiem, jakich sukcesach i ten prysznic na mnie kapał przy wejściu do teatru i byłem pokorny, cichy. Ale prysznic spokojny. w postaci czego? Krytyki. Mhm. Krytyki. To był taki konglomerat dziwny osób tam, artystów. To byli, myśmy grali z naszymi pedagogami, potem z naszymi uczniami. Mhm. Wszystko się to gnieździło w tym tyglu pod wodzą tych wielkich reżyserów. W związku z tym to, że gdzieś ktoś tam miał jakiś sukces, za jakąś kaczkę dostał, czy gdzie, proszę pa? No ale dobrze, ale to była też taka szczera krytyka, to znaczy można było usiąść ostra, i, ostra, ostra. i naprawdę porozmawiać nie, o tym. Nie, czasem przesadzona, ale ostra, czasem podszyta troszkę też jakby zazdrością, mhm. no ale musiałeś się z nią liczyć do tego stopnia, że jak ja zacząłem pracować za granicą, gdziekolwiek bym nie był, zawsze jak robiłem coś, czy grałem, czy reżyserowałem, czy nawet uczyłem, to zawsze cały czas tak myślałem, jak po, po każdej próbie czy czymś, to przychodziłem do hotelu, do domu. Ja co by w Krakowie powiedzieli na to? Urrony, ale by mnie zbluzgali. Nie, nie, muszę się. Zawsze ten odnośnik tam do tego prysznicu, ze starego tak. To raz, a drugi prysznic to był dom. Wchodziłeś. W sensie i... krytyki czy w sensie tego trzeba się zająć życie? Nie nic nie było ważne, co tam zrobiłeś gdzieś dalej, tylko co robisz tu w domu. Co, co zrobiłeś dla rodziny dzisiaj? A ja tam, o Boże, ale wiecie, bo ja dzisiaj za Buzek rozmawiałem. No, nie ma znaczenia, nie ma zupy z czego zrobić. nie to ma... ten... mhm. Takie życie. Takie Słusznie. Życie. Także to, są, to były rzeczy, które mi pozwalały jakby otrząsnąć się z, z fikcji. Tak bym to nazwał. Dlatego na przykład pamiętam, jak byłem młody, tak jak pani, to strasznie miałem kłopoty po spektaklu. W jakim sensie? Do rozładowania się. Aha. W sensie takiej, takiej nadmier... nadmiernej co... energii, z którą nie wiadomo, co zrobić, tak? Schodzisz do pusta garderoba, nikogo, a w tobie jeszcze buzuje wszystko, to napięcie, ta adrenalina. Ja akurat mam wrażenie, że ja mam gorzej po filmie. W takim o sensie filmie. tak. W takim sensie, że film ma w sobie coś tak intensywnego i jednak się z tym bohaterem żyje na przykład przez miesiąc, non-stop, przeżywa się różne sceny, wchodzi się w, w życie jakiejś postaci. Co więcej, mam wrażenie, że też to, że się wchodzi w tak, w tak intensywne, tak bliskie i tak nagłe relacje z ludźmi na planie w ogóle. że to jest wszystko. Tak a. intensywne, a potem nagle no. się kończy i Wie wraca pani. się do domu i to już się więcej nigdy nie powtórzy. To jest coś. Mówi pani czego o dwóch ja... ważnych, o dwóch rzeczach pani mówi. Jednych to jest właśnie współżycie z ludźmi. Tak. Zawiązanie zespołu. Tak. Tu jest w teatrze łatwiej. No, bo, bo to długo trwa, no bo no, to, to trwa sezony, idą <laughs> sezony, jesteś, jedziesz na wakacje, wracasz, tak. witacie się i tak dalej. A musisz się nauczyć. Ja się tego nauczyłem. To trudno jest, żeby właśnie intensywnie wejść w grupę i umieć się z nimi pożegnać. Nie daję rady. I to ja nie mam tylko w filmie, no na przykład ze studentami. Mhm. Jadę ze studentami gdzieś to do Palermo nic. rozkocham tę grupę <laughs> w sobie. No, nie do grupę całą, że <laughs> no ja robiłem trzy siostry, no przy pani zna to tam. I y no to przecież ile rozmów, czasem intymnych, czasem różnych, no takich, no, przewodnikiem jesteś. I nagle mówisz no to dziękujemy, kieliszek wina, jutro mam samolot. Chyba się nie zobaczymy. I raczej już. się już nie spotkamy. Raczej się już nie spotka. O. Trzeba zakładać wcześniej, że to się skończy. Nic mi to nie pomaga. No nie wiem, że, to się że się skończy. skończy ale... Że to się skończy, to się musi skończyć i jak już o tym wiesz, to ci to trochę łatwiej. To ci to łatwiej. To, to jest ta sfera, właśnie takiego. Za... A to, o czym pani mówi, że żyjesz w postaci, przyjmujesz jej cechy psychofizyczne, etc., to u mnie się, powiem pani, działo wcześniej. Ja pamiętam, jak przyjechałem, był taki film, zrobiłem Duże Zwierzę. Mm -hmm. O panu Sawickim, co z wielbłądem chodzi. To cudowny film. No, taki cudowny. poetycki jakiś film, A. jeden wyszedł. Podpowiedziany nie, przez nie, Kieślowskiego. No bo to Kieślowski mi podpowiedział tym cudowne. zalążkiem scenariusza, który mi dał do tego filmu. I to duże zwierzę. I ja pamiętam, no ja to pisałem, ja, ja z tym żyłem pół roku. Mhm. Jeszcze nikt o niczym nie wiedział, zawiązywała się ekipa, wszystko. I pamiętam, przyjechaliśmy do Limanowej, gdzie były zdjęcia kręcone w górach. I przyjechała akurat ekipa z Warszawy. Autokary przyjechały te wszystkie całe ten transport, wszystko. I oni mnie nie poznali w korytarzu. Ja miałem wąsy, długie włosy, brzuszek. Stał jakiś pan Sawicki. I charakteryzatorka, która pierwsza raz, mówi, panie reżyserze, pan już jest w tej postaci. A u mnie to był, jak ona tak mi powiedziała ta charakteryzatorka, jestem się już się urodziło. A teraz tylko na zimno zrobić. Przed kamerą wykonać, wykonać tego dnia taki odcinek, taki odcinek, taki odcinek tejże postaci, która już była urodzona. Ale to nie zmienia faktu tego wyjścia po, to znaczy pożegnania się jakoś. Dla mnie na przykład okres zdjęciowy już był uzdrowieniem. Że już był wolny od tych emocji? Tak. One to już były wolite. zakodowane, zapamiętane, naumiane. One już były we mnie. To już była realizacja tylko czegoś Tylko co... technika mm -hmm. była. Tylko technika. No, oczywiście oprócz spotkań z innymi ludźmi, bo to fajnie w domu sobie możesz to wszystko, a nagle przychodzi na plan kobieta, aktorka, partner wspaniały. I ten twój plan misterny tam <laughs> e, właśnie. E, e, może runąć, ale to jest najbardziej fascynujące. To jest dopiero fascynujące. I to się zaczyna od rzeczy małych. To się zaczyna od wejścia na plan w scenografię. Mm -hmm. to Alan Starski dobrze o tym mówi. Mówi, wiesz, jak ja poznaję dobrego aktora, jak on wchodzi na plan i czuje się jak u siebie w domu, to znaczy to jest dobry aktor. A ten, co mi zaczyna narzekać, wiesz, dlaczego taka napadła? Ja, on ja, ja, ja się opali inaczej, prawda? Oho. Coś mu niewygodnie. Mm -hmm. Czyli on nie jest pewny siebie. A ja przyjmuję wszystko. To będzie teraz moja kanapa. No i super. No, dobra, tak. i teraz mm -hmm. przychodzi partnerka albo partner. Ja mnie śmieszą studenci, jak na korytarzu w szkole ćwiczą rolę. Sami. Miny. Ćwiczą w kącie tamtego. I pytają się, panie profesorze, a pan to jak próbuje? Ja mówię, ja wolę w ogóle nie próbuję. Znaczy, nauczę się tekstu tak, na biało i czekam. Na co pan czeka? No, aż się spotkamy na planie z tym kimś. Spojrzymy sobie w oczy i uwierzymy w tę fikcję, którą mamy za chwilę przekazać ludziom. Jak ja w partnerze nie widzę, że on ma chęć uwierzenia w tę fikcję, to nic z tego nie być. Oczywiście. Uratuję się wtedy techniką, już nie patrzę w oczy, no, tylko tak patrzę w rzęsy komuś albo w brwi, niby w oczy, a, jestem, a na sobie już tylko pole. Ale jak się zdarzy ktoś i otworzy do mnie te oczy, i ja w nich wtedy czytam wszystko, no i ja zaczynam improwizować. To jest dla mnie improwizacja hmm. w podtekstach, a nie. No, tekstami tak. jakimi. To jest ten moment, który w aktorstwie jest momentem tworzenia, Tak. natchnienia. Tak, no, uczucieńkie to są momenty takie. <laughs> Strasznie ulotne. Tylko warunek, że będziemy wierzyć w to, że udajemy. Mhm. Bo jak nie wierzymy. Absolutna to absolutna otwartość z obu to stron. To, się Ale bez to trzeba terenierza. jakby natury dziecka. Mhm. Mhm. Ja ciągle mówię, że na przykład teatr to jest dla ludzi młodych. Bo z wiekiem tracisz tę, tę spontaniczność wejś, wejścia w zabawę, właśnie. Mhm. Są, a są wyjątki. Są tacy, takie dziwolongi, co na starość też jeszcze ciągle naturę dziecka w sobie ho, hołdują. No szczerze mówiąc, widziałam wczoraj yy, poniekąd takie dziwolongi na, no. na 32 omdleniach. Tutaj, w tym teatrze. Tutaj, w tym teatrze, tak. Bardzo się uśmiałam wczoraj, nawet się bałam wczoraj, że pani Krystyna słyszy, jak ja się śmieję, bo znam mój śmiech i że ją to... A, tak? <grym> tak, ale ym, y nie, bardzo się ubawiłam. Dla mnie to jest też bardzo wzruszający spektakl e o aktorach. Tu jest próba... Tu jest gra. Z wykreowania. Mhm. Im więcej przeciwności, tym lepiej. Znaczy, im więcej Im charakteryzacji, zadanie. i tak dalej, żeby nie wie... I doprowadzenia do tego, czegoś takiego, żeby w ten wykreowany twór ten widz uwierzył. Czyli typ teatru, ja to bym nazwał kreacji, tak. a nie obnażania się. Tak. Tadeusz Łomnicki był dla mnie takim mhm. wzorem. Zawsze całe życie patrzyłem, oni miały. Na jego umiejętność transformacji, kreacji. I to no trudno, i tak się nauczyłem. No tak ale się To się nauczyłem. udaje, to się udaje. Ja tu siedziałam, siedziało tu wczoraj, no nie wiem ile pewnie 200 kilkadziesiąt osób. Eee, i właśnie, ale wie że pani, pani Agatko, no, jest, eee... mierz siły na zamiary. Ja pomału tracę kontakt z, z takim, jakby, pewnością w czym teatr może być dzisiaj ludziom potrzebny. Już nie mam tego wyczucia. No bo po prostu już nie... Mhm. Trudno by mi było na przykład zrobić współczesny spektakl bolący nas wszystkich. Dzisiaj. Mhm. Ciężko by mhm. mi taki temat... Natomiast uczciwie mogę właśnie jedynie mówić scenicznym językiem o kondycji aktora. To jest jedyny temat uczciwy, i ten spektakl to niesie. Sama pani powiedziała, że te, to przesłanie jest widoczne. Tak. Może ono być trochę anachronistyczne, nie. ale jest moje. Moje szczere. Ja tak myślę. Ja tak myślę. Dawniej nawet. Ja, ja należę do pokolenia, które nie lubi grać. Naprawdę. W jakim sensie? Myśmy przychodzili do garderoby w starym teatrze i. Znowu przyszli. No, znowu ta męka przez trzy godziny, no, że się. Ale to przeczy wszystkiemu, co Pan mówił przedtem. Nie, nie, nie. Nie, bo, bo nas to kosztowało. Mhm. Bo jak ci lekko przychodzi, kosztuje. to to chcesz, to proszę pogadamy sobie. Ale są tacy, którzy idą na mękę. No i, i schodzą wymięci, z, 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 z rzęci. Jak ja schodziłem z Jurkiem Trellą do garderoby w dziadach po wielkiej improwizacji, gdzie ja tylko krzyczałem carem na końcu jako Belzebu, a on 30 minut miotał się po tej scenie do zdechu, no to ja wiedziałem, ile to kosztuje. Wiedziałem, ile to kosztuje. No i to cię tak nie lubisz grać. Dopiero jak te brawa przyjdą na końcu, no to jakieś to takie fajnie. przez chwilę. O Boże, docenili. I to było, to było dla mnie, Panie Jerzy, dość niesamowite przeżycie wczoraj. No. Ten spektakl. No. W którym ja wśród publiczności i u siebie też widziałam jeszcze coś więcej, mianowicie to, co Pan teraz ze sobą niesie. To jest tak niesamowite dla 250 osób tutaj zwycięstwo. To nie jest tylko Pana zwycięstwo, że Pana można oglądać teraz na scenie. To jest zwycięstwo wszystkich tych ludzi, którzy tutaj siedzą. Też mam trochę takie poczucie. I to jest coś tak niesamowitego. To jest taka siła. Tylko wie pani, jak to jest, że ja ma, czasem mam poczucie, że to już jest pozaartystyczne, jakby. A czy to jest źle? W, nie. To wiem. jest ludzkie, to może jest więcej. Bo ci więcej. ludzie tak się cieszą, mówią: o, wszedł, idzie, krzyknął, mówi, mówi się. pocałował ją. Rany, bo żyje. Brawo! No, to jest cudowne. Właściwie powiem pani, że... No nie, nie, bluźnie, no, że warto było chorować, żeby potem coś takiego przeżyć. No, nie wiem, A, po, coś, po coś są różne przejścia. To jest, no. cudowne, to jest jakby ta publiczność, ja mam takie poczucie, odpłaca mi te wszystkie lata. Sympatii, wzajemnej, tego służenia jej. No może przez to tyle też lat. było to, co we mnie tak uderzyło. Mianowicie hmm. jednak sens tej pracy, sens tego zawodu. Pani, to znaczy że... to jak bardzo to jest ludziom potrzebne. No w ogóle ja mam takie poczucie, że teraz jest w, w moim życiu jakiś taki ważny okres, że właśnie najbardziej mam poczucie sensu. Hmm. Najbardziej mam poczucie sensu, że komuś rzeczywiście okazuje się, wszystko mogę to było być potrzebne. potrzebny. Mogę być potrzebny. To biło tutaj po prostu. Z losem, który mnie spotkał, wczoraj. nagle mogę się w jakiś sposób skomunikować z ludźmi i czasem bywa tak, że przebywanie ze mną bardziej pomaga ludziom chorym niż z lekarzem. No, lekarze mi to mówią, że dzwonili do mnie i proszę porozmawiać z moim pacjentem, bo. Pana wysłucha mnie. Tak, ale to jest też inny poziom zrozumienia. No, bo jednak lekarz jest z perspektywy profesjonalnej. Tak, tak, tak. A ktoś, to przeszedł. Tak, y tak. Y oczywiście. Oczywiście to jest. I jeszcze dodatkowo, ja ciągle jakby podkreślam, że być może to nie jest koniec. Mhm. I ciągle sprowadzę z czasu przeszłego rozmowę na czas teraźniejszy. No, i to ludzie doceniają. Że ja nie mówię, ach, było tak, ja państwu opowiem, co się działo, przeszedłem, to. zwyciężyłem. Nie, przechodzę, zwyciężam, Wajczę. idę, walczę. O, no, i to nagle, jakby stwarza zupełnie inną płaszczyznę porozumienia z ludźmi. Tak. No, takie mi przyszło. No, tak, gdzie to człowiek by przewidział, że takie również. Taki los tak cię jakoś popchnie, ale ciągle w tym samym, jakby, jak mówił prezydent Wałęsa, temacie służenia ludziom, no. Prawda? I, I to takie jest, to jest miłe, jak mi dzieci piszą. Na przykład też się w życiu człowiekowi zdarzyło, że ja tyle tych dla dzieci różnych rzeczy zrobiłem. Mhm. Właśnie Andersena. Wszystkie baśnie Grimmów, Mikołajki. Wczoraj jeszcze czytałem następnego Mikołajka Nowego. I dzieci mi piszą, że mój głos będzie głosem ich dzieciństwa. Skąd Jeden z najbardziej wzruszających na taki list dzieci z hematologii wrocławskiej mhm. kliniki. Napisały mi list wielki i podpisały się wszystkie. Jaś trzy lata z mamusią. I tam, ten, ten, A pani profesor napisała mi, proszę pana, jak się je pyta, to one mówią, że są dumne, że są chore na tę samą chorobę co pan Sztur. No, no, ale I pani to jest pytała, chciała wartość. pani zadać pytanie, skąd biorę siłę? Tak. No właśnie, no to odpowiedziałem na to pytanie. A z kontaktów z jakąś siłą wyższą też pewnie pan bierze siły? Wierzę, wierzę w los, tak. Mhm. Tylko zawsze mam, te, to jest zawsze taki dualizm. Jak, jak mi lekarz mówi, że mówi, wie pan, no ale w tej chorobie oprócz tam woli, walki, tu, tego, tego, siły, organizmu, wszystko, trzeba mieć jeszcze szczęście. To zawsze sobie mówię, no, do wczoraj miałem. A co dalej? No, to czy to nie uciekło? Czy mam je dalej? Powiedziałby Pan o sobie, że jest Pan szczęśliwy? I tak, 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 tak. Znaczy szczęśliwy w sensie. Tak jak Pan no to powiedział? Właśnie rozumie. wiary no właśnie. w szczęście, wiary w szczęście, tak. Że los mi jednak sprzyja. no bo, bo byłem dotknięty przez los kilka razy bardzo mocno. Jakbym nie był dotknięty, to byś nie wiedział o tym. No. Myślałbyś, a tak musi być. Mhm. Ale jak się los y, y, powali raz, drugi i z tego idziesz, wychodzisz, no to mówisz, no, szczęśliwy jestem. A teraz to już w ogóle mam coś takiego, wie Pani, taka radość z każdego dnia. Naprawdę? Tak, tak. Absolutnie. Radość z każdego dnia. Zwłaszcza, że coś w naturze mam, w tej chwili tak mi się wyrobiło, że ja nie planuję nic na dłużej. To na dłużej niż na cztery miesiące nie zaplanuję. Dlatego trudno mi film teraz wymyśleć, wie pani, bo ja nad filmem pracuję dwa lata. Jeżeli już tak naprawdę chcę go zrobić, mhm. bo tak zagrać w filmie, to mi się już nie chce. Specjalnie. Ale zrobić. Zrobić od początku mhm. do końca, zrobić film, to ja muszę mieć perspektywę co najmniej dwóch lat, bo tyle to trwa. A teraz żyje pan w teraźniejszości? Cztery, pięć miesięcy. Mhm. O, wszystko fajnie poukładane, tak jak pani to lubi też, prawda? Zapisane w Zorganizowane, tatesiku. tak. Zorganizowane, tak. ale na dłużej to już nie. To no nie. A po co będę się wysilał, jak nie wiadomo, co. No, no. no tak, ale z drugiej strony nigdy nie wiadomo. Nikt nigdy nie wie. A, no Ale jak nie wiesz, to, to właśnie planujesz i tak dalej. No a na przykład teraz po chorobie nie stracił pan trochę zaufania do swojego organizmu? W sensie I że Nie wyszedłbym na scenie, gdybym miał jakikolwiek maleńki znak zapytania co do organizmu, mhm. to wtedy nie wyjdę, bo, ale to nawet nie dlatego, że. Tylko że to, jakby, to by się kłóciło z moim kodeksem etycznym. A nie ma tak, że, że gdzieś tam to zaufanie jest na tyle podkopane, że nawet jak pan wychodzi, to zastanawia się pan, okej, okay, ale jak będę się czuł e, za godzinę? Tu nawet nie za godzinę, za minutę. No czy, właśnie. Czy, czy przejdę do następnej sekwencji, no właśnie. bo mi się już głowie kręci. No właśnie, myśli pan e, no. o tym? Tak. Ale gdzieś jakimś zwierzęcym instynktem to się pokonuje. Mhm. Szukanie tych się, zasobów. Że już, no, koniec, że jestem tak osłabiony. Nieprawda. Wystarczy jeden, jakiś inny bodziec, mhm. żebyś się nagle przekonał, że nie pracujesz na 100%. W sensie, że nie całe 100% już uleciało. Tak, i gdzieś umierał. jest jakaś rezerwa. Prawda? że jest rezerwa. A miał pan takie momenty teraz? Tak, A miał tak, pan tak. takie momenty poczucia? Tak, ale jak znasz już to, wiesz... Że można się trzeba się piekielnie zmobilizować. A miał pan taki moment, że się pan już nie chciało zmobilizować? To znaczy, że miał pan ochotę powiedzieć, że teraz już nie. Już nie mam siły, już nie będę, nie mam siły wstać, nie mam siły się, nie? Nie. Nie, nie w najgorszych chwilach myślałem, nie, to musi przejść, przecież to jest chwilowe. Zaraz, zaraz, pozbieram się. Ale to już jest chyba bardzo taka indywidualna cecha, mhm. prawda? I, I wierzę, że gdzieś przyjdzie taki moment, kiedy powiem dość, dajcie mi już spokój. Znaczy, że się już nie ma więcej siły mierzyć tak, tymi ale rzeczami. Tak, gdzieś czuję, że to jeszcze bardzo daleko ode mnie. Mhm. I taki piękny fragment jest u sołżenicy na, w oddziale chorych na raka. Mhm. Kiedy lekarz wchodzi na salę i mówi, przyniosłem wam książkę. I w tej książce jest napisane, że bywa, że ten gat nie tylko się zmniejsza, ale w ogóle znika. Jak to Sołżenicyn pisze, przez salę przeleciał motyl nadziei. No właśnie. Że może ja, że może u mnie tak jest. I taki motyl nadziei. A mówi, a tylko jakiś tam stary Pliwisiunkow, czy jakiś skrzypnął na swoim łóżku i powiedział, ale do tego trzeba mieć czyste sumienie. No, i to sobie zapamiętałem. Oczywiście to czyste sumienie każdy sobie może przełożyć na swoje. Na swój Prawda? rodzaj, na sw a, tak. I na, swo na swoją nadzieję. Tak. Prawda? Na wartość jakąś. Ja na przykład sobie powiedziałem całe życie przepracowałeś dla ludzi. No kurczę, uczciwie. Dałeś im trochę Dając. radości, zadumy, śmichów, chichów. Posądzali cię za to, że nie jesteś artysta, tylko rozbawiasz. Tylko komik. Ale... Ta, komik, prawda? Nie tragik. Dałeś im te Czyli ja mam czyste sumienie. O! Przecież mogłem powiedzieć, dziękuję, ja już mam dość. Ja już nie wrócę, dziękuję. No ale to właśnie jest brak nadziei. Dla siebie i dla innych. Tak. Dla tak, siebie i dla innych. Tak. No a tu no, wrócić i, i, i być. I być. Może nie na długo, ale być. No. To są moje urodziny dzisiaj. Nie! Więc dostałam od pana Madonna, taki prezent. A, o rany? Mały wiedział, z wieńcem jakimś wparadował. Nie, Dobrze, że pan nie wiedział. Wszystkiego dobrego. Ja bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za ten prezent. Urodziny, no popatrz. Się, no.